W komentarzach pod naszym filmem na temat początków państwa polskiego wiele osób pytało, czemu na mojej szyi pojawił się pewien symbol, bardzo znany, ale zdecydowanie mało lubiany. I właśnie o nim chcielibyśmy wam dzisiaj opowiedzieć. To jest znak, którego historia sięga epoki kamienia, ale zaledwie w ciągu 20 lat kilku panów potrafiło obrócić jego znaczenie o 180 stopni. Chcecie wiedzieć więcej na temat swastyki? Nie ma sprawy, czas na kolejny odcinek Historii bez cenzury. Dzisiaj w kodeksie karnym możemy znaleźć takie słowa. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot zawierający treści będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Całe szczęście nie popełnia przestępstwa ten, kto używa tych symboli w ramach działalności edukacyjnej, więc my możemy wam o tym śmiało opowiedzieć. Sama nazwa swastyka pochodzi z Indii i oznacza przynoszący szczęście. Tak jak już mówiłem, to naprawdę stary symbol. Najstarsza znana swastyka ma jakieś 12 tysięcy lat i znajduje się na terenie dzisiejszej Armenii. Zawrotną karierę swastyka zrobiła w epoce brązu, bo wtedy dotarła do Grecji, Italii, ale nawet Chin i Japonii. Co ciekawe, znaleziono też swastyki na ścianach synagog datowanych na jakieś 2000 lat. No oczywiście w XX wieku swastyki na synagogach też się pojawiły, tylko w znacznie mniej zabawnym kontekście. Słowianie też polubili swastykę. Nazywali ją swargą albo swarożycą, co odnosiło się do swaroga, boga słońca, ale też symbolizowała swastyka siły witalne, płodność, męstwo, ogień, ciepło. Ozdabiano nią przedmioty codziennego użytku, ale też przez długie stulecia była ulubioną ozdobą na pisankach czy chlebie weselnym. Swastyka była talizmanem i w tej roli przetrwała na naszym Podhalu, gdzie do tej pory wydrapuje się ją w różnych formach, na przykład na belkach stropowych, żeby jako symbol światła odpędzała złe moce, którym przyszłoby do głowy wliść do chałupy. Taką swastykę można na przykład zobaczyć w schronisku Murowaniec na hali gąsienicowej. To, że dzisiaj swastyka kojarzy się z wojną, nikogo nie dziwi, ale nie wiem, czy wiecie, że już w dwudziestoleciu międzywojennym była stosowana w oznaczeniach wojska. I to nie byle jakiego. Polskiego. Była częścią emblematu noszonego na kołnierzu munduru przez artylerzystów Dywizji Piechoty Górskiej, ale też odznak pułkowych strzelców podhalańskich i piechoty legionów. Granatowa swastyka była też tłem odznaki instruktorskiej Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Swastyka zrobiła furorę podczas I wojny światowej, zwłaszcza wśród pilotów. Czemu? Bo jak trwoga, to do Boga. A w tym przypadku do starych bogów, bo piloci zmuszeni do latania bez spadochronów oddawali swój los znakowi przynoszącemu szczęście. Swoją drogą były takie jednostki, gdzie obok siebie stacjonowały samoloty z namalowaną swastyką i gwiazdą Dawida. Ale to nadal nie wszystko, bo w trakcie dwudziestolecia międzywojennego swastyki użyto w dziesiątkach kampanii reklamowych. Jakich na przykład? Na przykład Coca-Coli. W 1925 roku wypuścili breloczek w kształcie swastyki z napisem "Pij Coca-Colę po 5 centów za butelkę". Oczywiście, dziś ten symbol kojarzy się z nazistami. Pod swastyką Hitler zebrał całą masę, co tam masę, rzeszę ludzi i czarna karta w historii tego symbolu zaczęła się w 1920 roku, kiedy przekręcony o 45 stopni symbol swastyki stał się symbolem NSDAP. No ale tak jak już mówiłem, przecież w tym okresie to nie był jakoś źle kojarzony symbol, co więcej, używany był przez dziesiątki organizacji. Ale Niemcy, jak to Niemcy, wszystko sobie chcieli podporządkować i w swastyce dopatrzyli się znaku starożytnych Ariów, który miał symbolizować wyższość rasy aryjskiej. I właśnie z tym przekonaniem i pod tym znakiem dopuszczali się strasznych zbrodni. Swastykę zdelegalizowano w Niemczech w ramach usuwania symboli nazistowskich. Podobnie postąpiono w wielu krajach. Na przykład kilka plemion w Ameryce Północnej stwierdziło, że nie będą już używać w swoim rękodziele swastyki, ponieważ kojarzy się już wyłącznie ze złem. Ogólnie mówiąc, rozpoczął się hejt na swastykę, ale jak się okazuje, nie wszędzie. Mała mieścina w północnej Kanadzie w 1911 roku przyjęła nazwę swastyka, co było trochę niewygodne dla rządu podczas II wojny światowej. Poproszono mieszkańców, żeby zmienili nazwę, na przykład na Winston ku czci Churchilla, ale mieszkańcy powiedzieli, że absolutnie nie ma takiej możliwości, bo już się przyzwyczaili. Co więcej, w Ameryce Północnej do tej pory są dwa jeziora o nazwie swastyka. Było też kilka drużyn hokejowych, swastikas, oczywiście grających z byczymi swastykami na strojach.
Musimy sobie jasno powiedzieć, że swastyka już nigdy nie będzie kojarzona ze swoim pierwotnym znaczeniem. Naziści zmienili jej wydźwięk o 180 stopni i wpisało się to w kulturę tak mocno, jak chociażby znak krzyża, który kojarzony jest z chrześcijaństwem i zbawieniem, a nie jest rzymskim narzędziem tortur. A co wy o tym myślicie? Napiszcie nam o tym na naszym profilu facebookowym, gdzie znajdziecie jeszcze więcej ciekawostek i pamiętajcie, żeby dać nam suba, bo wtedy nie ominą was kolejne odcinki Historii bez cenzury. A one już niedługo. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.